Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Majer, a to jest DCS World i Wirtualna Szkoła Orlon, czyli seria, w której omawiamy sobie poszczególne moduły z DCS-a krok po kroku, tak aby były jak najbardziej przystępne i przydatne dla każdego. W tym odcinku, i to zapowiada się, że na ten moment będzie prawdopodobnie ostatni odcinek, oczywiście oprócz tych uzupełniających późniejszych, w tym odcinku mówimy sobie bomby kierowane laserowo. Czyli prościej rzecz biorąc, jak w poprzednich odcinkach zrzucaliśmy sobie bomby niekierowane, czyli prościej rzecz biorąc takie bomby, które po prostu zrzucaliśmy, zapominaliśmy o nich, tutaj będziemy musieli troszeczkę bardziej o nie zadbać, żeby trafiły bezpośrednio w cel. Plus takich bomb nie będziemy zrzucać kilka naraz, tylko po jednej. Tu zobaczcie, jak to sobie ładnie wygląda. To są GBU-10, wagomier 2000 funtów. Raczej do niszczenia bunkrów, ale my oczywiście, jako że nie zrzucamy ich za własne pieniądze, tylko za pieniądze amerykańskich, w tym przypadku polskich podatników, to zrzucimy sobie bombę o wagomierze 2000 na czołgi. Okej, możemy odpauzować i zaczynamy. Pierwsza rzecz, jaka będzie nam dzisiaj potrzebna, to kamera Gun Trigger First Detent do oświetlenia celu laserem. Druga to Weapon Release Button do wzwalniania bomby. Trzecia i czwarta to Manual Range Knob Clockwise i Counterclockwise do przybliżania, oddalania celu na zasobniku celowniczym. No i wszystkie inne tak naprawdę przyciski, które będą służyć do operowania zasobnikiem celowniczym. Ok, przejdźmy sobie w tryb Air to Ground. Standardowo ekran nam się pokazuje, mamy 4 razy GBU-10. Możemy je oczywiście im przełączyć profil i tak dalej, na razie zostajemy na tym profilu. Pojedyncza bomba, nie para, jeden zrzut, jeden puls, też nie będziemy tutaj tego zmieniać. Na drugi ekran ustawiamy sobie od razu zasobnik celowniczy. I tak to się prezentuje. Teraz przełączymy sobie CCIP na CCRP. Jak widzicie, zasobnik od razu zmienił miejsce na punkt, z którym leżą sobie te cele, czyli waypoint pierwszy. Teraz mamy dwie opcje. Możemy albo zrzucić te bomby przy użyciu właśnie zasobnika celowniczego, wskazując sobie cel i podświetlając go laserem, albo poprosić o pomoc JTAG. Albo, co jest równoznaczne z drugim sposobem, czyli po prostu zamiast JTAG poprośmy jakiegoś kolegę w FA-18, A-10, czy Harrierze, czy nie wiem, czy 16, tak, żeby wam oświetlił cel. Upewnijmy się, że mamy ustawioną dobrą wiązkę laserów, czyli wchodzimy sobie w list 0,5, mamy 1,688. No, to by się nam zgadzało z tym, co tutaj mamy. I tu mnie Szuszu upomniał, pozdrawiam cię Szuszu serdecznie, upomniał mnie, że można zmienić kody laseru bomby, gdy stoimy na płycie lotniska jeszcze. Czyli można zmienić to 1688 poprzez to właśnie okienko i poprzez te skróty prawy shift, prawy alt plus 9, prawy shift, prawy alt plus 0, prawy shift, prawy alt plus minus. Poprzez te skróty Inibord można zmienić jak najbardziej kody laserowe bomb. Więc faktycznie da się to zrobić z poziomu kokpitu. Ja o tym nie wiedziałem, bo nie używam skrótów klawiszowych, przynajmniej staram się. Wolę wszystko mieć przypisane do joysticka. Ok. Przełączmy sobie. Pierwszy sposób oczywiście to będzie nasz zasobnik celowniczy. Przełączmy sobie na White Hot. Możemy sobie w ogóle tutaj wrócić. Tak do głównego ekranu. Mamy CCRP. Przełączmy sobie nasz SOI na lewy ekran. Poznamy to po tej białej obwódce. I możemy troszeczkę sobie przybliżyć. Opa. Widzimy jakiś czołg w oddali już. Możemy sobie przełączyć od razu na Point Track. Przejdźmy też na bliższy widok. Przypominam, że jest to Expand FOV Button. Zaraz go wam pokażę. O! Jest to przycisk ten, Expand Fold Button Depress. No miesz mnie dziada. No, ruszaj. No już sam się namierzył poprzez Point Track. O, jest dobrze. Laser włączamy.
No i teraz musimy tylko odpauzować i zrzucamy bomby, tak jak niekierowane w trybie CCRP. Jeżeli ktoś nie wie, jak się zrzuca bomby niekierowane w trybie CCRP, to zapraszam do nie do poprzedniego, tylko do jeszcze poprzedniego odcinka, do odcinka numer 16. Tak? 16? Dobrze mówię? 17 chyba. 17. Anyway, odpauzujmy. I lećmy w stronę celu. Jeżeli ktoś nie wie, jak się obsługuje z kolei zasobnik celowniczy, no to oczywiście też zapraszam do odcinka o zasobniku celowniczym. Zaraz będzie nasza linia schodziła. Jest, trzymamy weapon release button. I poszły konie po betonie. Wstrzymajmy nasz samolot. I teraz tak. Teoretycznie powinniśmy włączyć laser maksymalnie 12 sekund przed upadkiem bomby na cel. Minimalnie 7. I tu podziękowania dla Taylora za tę wiedzę. Natomiast ja nie zauważyłem jakby żadnego wpływu tego, jak bomba będzie spadała, czy będzie laser włączony normalnie, czy będzie włączony od początku. Teraz musimy po prostu poczekać, aż bomba trafi w cel. Możemy sobie przejść na F6, ja cały czas trzymam nasz znacznik laserowy, a bomba sobie spokojnie szybuje w stronę celu. Jeszcze chyba nie złapała namiaru. Chociaż teraz już się chyba naprowadza. I zobaczcie, jak to będzie pięknie wyglądało. Na zasobniku celowniczym też całkiem przyjemnie. W ten sposób możemy zrzucać bomby poprzez użycie zasobnika celowniczego. Przechodzimy do drugiego sposobu. Jeśli tylko macie dobrą pamięć, to drugi sposób będzie o wiele prostszy. Przejdźmy sobie do trybu Air to Ground. Skonfigurujmy bomby tak jak wcześniej, czyli po prostu zmienimy tryb na CCRP. Zawsze trzymajcie no style, też nie zmieniajcie tego. Chyba, że chcecie oczywiście, zgodnie z zasadami, jakimi omawialiśmy w bombach niekierowanych, na przykład, żeby najpierw bomba spenetrowała cel, zanim wybuchnie. Jeżeli byście celowali na przykład w bunkier. W przeciwnym wypadku no style. Ok, tutaj nic nie robimy. I korzystamy z pomocy JTAG. Dlatego dobra pani, bo musicie kilka komend zapamiętać, które będziecie podawać. Check-in. No, czekamy na odpowiedź. Ok, teraz edit copy. Mark by laser 1688. Musicie się upewnić, że macie taki sam kod zaprogramowany na bombach laserowych, jakim on będzie oświetlał cel. Ok. Ready to copy remarks. Ok. 9 line readback. 16, golf, golf, 1, 7, 8, 7, 5, 5. Readback correct. Czekamy, oś. I teraz tak, IB inbound to jest initial point inbound, czyli jak będziecie w tak zwanym initial point, jak będziecie wlatywać w rejon działań. Oczywiście to, jeżeli ktoś tam symuluje to wszystko, tak, my dla naszego przypadku po prostu od razu
zaraportujemy, że jesteśmy w punkcie wlatywania do... punkcie wlotu do działań bojowych. Zgubiłem słowa. Okej. Okay. Jak powiedział continue, dajemy mu laser on. I możemy lecieć. Dalej sprawa wygląda tak samo, jakbyśmy zrzucali sami. Oczywiście można by wykorzystać go, tak jak mówiliśmy w odcinku o zasobniku celowniczym, tylko po to, żeby znaleźć cel poprzez tryb LSS i samemu go sobie oświetlić, ale myślę, że jak on oświetla cele, to jest to bez sensu. Także czekamy, aż nasza linia zacznie schodzić i będziemy mogli zrzucić bombę. Trzymamy weapon release button. No i chillerka. Nie musicie się już w ogóle tą bombą przejmować. Już was ona nie interesuje. Popatrzymy sobie tylko, jak leci. Powoli zmierza w stronę celu. Troszeczkę przyspieszymy. O, namierzyła się na cel. I zaraz będziemy oglądać anihilację jakiegoś BMP. Tak się traktuje ruski szrot. Oczywiście bez urazy dla rusofilii, też lubię ruski sprzęt, jeżeli chodzi o czołgi na przykład, natomiast no BMP to jest szrot. To by było na tyle w tym odcinku. Tak naprawdę tak się zrzuca bomby kierowane laserowo. Jeśli Ci się to podobało, zostaw komentarz i łapkę w górę bądź w dół, jeśli Ci się nie podobało. Jeżeli chciałbyś otrzymać więcej materiałów z różnych samolotów, nie tylko z F-16, bo następny na przykład będzie F-14 Tomcat, to po prostu zostaw subskrypcję. I zachęcam oczywiście też do śledzenia strony na Facebooku i dołączenia do nas na Discordzie, gdzie jest nas ponad 100 osób, które wiecznie dzielą się wiedzą, latają wspólnie, pomagają sobie, także na pewno warto z takiej pomocy, z takiego jakby takiej namiastki życia towarzyskiego w epidemii skorzystać. Pozostańcie zdrowi. Do zobaczenia.